Dzisiaj tak nie zaskoczenia przyjechaliśmy do Mirka Świdra na wspólny gołębnik Warmia. Mirku, powiedz mi na stan dzisiejszy, jaki masz ilość gołąbków? Na tą chwilę mam 662 sztuki. Wszystkie są zaszczepione już, tak? Tak, no jedna drużyna dzisiaj przyszła, to jeszcze nie jest wprowadzona w komputer. Znaczy w komputerze jest, tylko na stronie jeszcze ich nie ma. Nie? No i większość już tam praktycznie jest nałożona. O, te gołąbki, co widać, to są dzisiaj drugi raz wypuszczone. Same dla siebie, żeby się spokojnie oswajały. Pogoda jest idealna. Później dzisiaj jest... tak, bo wczoraj troszeczkę wiało, nie? No tak, no to wiadomo. Nam zawsze coś przeszkadza. Jak nie deszcz, to wiatr i... To powiedz mi tutaj jeszcze o... Mówisz tak, masz 600? 62 sztuki. 600, i jeszcze masz tam, mówię, że jeszcze jak z tobą rozmawiałem przez telefon, to mówię, że jeszcze tam 10, około 10 drużyn ma... Około 10 drużyn jest potwierdzonych, tylko nie wiem na co czekają. No, dałem im termin do końca maja, że to już jest ostateczne, żeby je dostarczyć. Ale obiecali, że przyszło, tak? Tak, już potwierdzone, bo żeśmy dzwonili do każdego osobiście i... A to większość to jest naszych kolegów z okręgu. No najdalej mają, dlatego... Tak, najdalej. Ci, co mają najdalej, jeszcze nie przywieźli. I poczta od nich nie odbiera jeszcze. Zdrowie widać, gołąbki w zdrowiu są, tak? No, widać. Staram się. Nic tam na razie nie dolega. Nie, no tam profilaktycznie jakieś ziółka dostają, żeby zabezpieczyć. A karmę podajesz? Jest jaka karma do nich idzie taka? Z firmy? Możesz powiedzieć, czy to jest... Nie, no jaka tajemnica, no. Mrowiec i kampol, nie? Dwie. Ale trochę jęczmienia dosypuję też, nie? Bo jęczmień to jest wskaźnik. Jeżeli jęczmień jest w korytku, to znaczy, że gołębie nie są głodne. Może pokażesz tam... No możemy tak z grubsza pokazać. Jak wygląda przepełnienie. To zależy... Przepełnienia chyba nie ma. Zależy, jak one teraz wchodzą, nie? Bo już, już się mieszają teraz, tak? No, już nie masz takich... Znaczy wejściami. Wejściami, tak. O, proszę. Korytka puste, znaczy, że apetyt jest, tak? Wodę zabieram, tylko poję rano i wieczorem, żeby ciągle dnia tam nie kisła, oczywiście. Jak się coś tam... No wiadomo, jak się spojrzy na podłogę, to ona wszystko mówi za siebie. No, już nie chcę nic mu odpukać. Na razie jest wszystko dobrze. Tak, zdrowie jest, myślę. A my tak dalej. No i tu jest trochę stuwa powinna, ale się pochowały pod bojlerą. Możemy przejść tam do następnej, bo tu później otworzę, nie? Jak tamten. Będzie otwarte. Jak nie? Nałożę, tak, to tamte to już otwieram i wtedy one już będą miały więcej miejsca. A takie pierwsze treningi planujesz? Nasze to jest zaplanowane kiedy? No początek chyba kwietnia, tak ten lipca. Zaczniesz tak już. 4 chyba jest takie... tak dokładnie data, ale to zależy od pogody. Zobaczę jak te gołębie ostatnie zjadą. A nie, no zjadą też ostatnie, nie no przecież. A mogę o tydzień opóźnić wszystko, nie wiadomo. Tutaj są te nakładane, ale one tu, o, jak pięknie se leżą, odpoczywają. Tutaj muszą piach jeść, nie? Nie, pełne, znaczy pełne korzenie. Nie chodzi mi o to, że... No staram się od początku je trochę trzymać, żeby się słuchały, nie? Bo jak się rozbestwia, to później ciężko je ogarnąć. Głodnego to się trzymają też przy gonniku, nie wiadomo jak to jest. No. Wiesz, rano posprzątałem, później je
No i tam zostało ich może, jak mówię, z 20, ale to o, ten jeszcze nie chciał iść, już mruzie. Ten jest o. Wszędzie podobnie, o, tak sobie gołąbki leżą. Powiem, że jak jest upał, to one wolą na podłodze, na rusztach siedzieć niż na tych. Na... Ale widzę, że też stosujesz ten środek od Rafa Oczyńskiego, ten gatunki na No oczywiście. Tam jest firma The Condor. Mirek, dziękuję ci za tą krótką prezentację swojego gołębnika, jak gołąbki się prezentują, i życzymy wszystkim dobrych lotów, i komu się filmik podobał, to subskrybujcie nasz kanał, łapkę w górę, komu nie, łapka w dół. Także dziękujemy jeszcze raz, Mirek. Ja również dziękuję za wizytę koledze Jackowi, jego synowi Patrykowi, za krótką wizytę na moim gołębniku. Dobry lot i wszystkich pozdrawiam. Dziękuję.